A to co? To krąg zaufania. Aby do niego wejść, musisz poświęcić resztę przyjaciół i przysiąc mi lojalność. Co to znaczy? Musisz poświęcić Darwina. Darwin nie jest już moim przyjacielem. Moim najlepszym przyjacielem jest Oczo! Auć! Zaufaj mi, to o wiele bezpieczniejszy sposób użycia młotka. I to ostatni krok, który musiałem zrobić, żeby się zakumplować z tym dziwakiem. Ty membraholem jesteś, wiesz? Aż do ostatniego tchu. Twa przyjaźń mnie prowadzi zawsze poprzez dzień. I przez ciemności też wieczorów. No dobra, kiedy poznasz tego Maria? Podobno ma zabrać mnie jej Oczo na golfa. To chyba będzie najnudniejsza jak dotąd gra z Mariem. Ale co tam? Juhu! Za tym naprzód! Hejka! O, Hejka, to jest mój wujek. Cześć, to ja, Mario. Pewnie jesteś rozczarowany, że to nie był prawdziwy Mario. Przecież wielu gości lubi go karty, gwiazdy i księżniczki. Bardziej przerażała mnie powierzchnia pleców, którą pokazał, gdy schylał się po piłkę. Fu! To wyglądało jak wielka morela wciśnięta w obcisłe poliestrowe szorty. I co teraz? Nie będę się zadawać z kimś, przy kim rodzice nie czują się w nocy bezpiecznie. Nie boisz się zawieść takiego furiata? Co z oczu, to z serca. Mam nadzieję, że to tylko metafora. Tak, oczywiście. Jak się z nim rozstaniesz? Listem w mocnych słowach. Wierszem w miarę łagodnym? Chciałbym powiedzieć, żeś porządny gość, lecz to raczej nieprawdziwe dość. Prawdziwy koszmar, kumplem twym być. Muszę więc przed tobą dziś się kryć. Nie chcę słów, jak cześć, żebyś mnie nie mógł namielony zgnieść. Oskarżę cię, że ptaszą grypę masz. Ciekawe w szkole, jak radę sobie dasz. Nie kwarantanna twój stanowi świat. Wyjdziesz, gdy skończysz 18 lat. Nie będę się już musiał lękać, że jest ktoś, kto odgryźć moje ucho chce. Proszę, nie odgryźć, nie! Nie chcę słów jak pan. Mamusia, dzięki temu się rozpoznać da. A gdy się uda twój przejąć dom, będziesz musiał przenieść się na północny zachód. Mógłbyś też do więzienia za kradzież pójść aut, albo trafić do pracy w kopalni, spłynąć gdzieś z kontenerami na aut. W kebabie zamknąć się mógłbym też realnie. Niestety nie jest każdy case. Mógłbyś znaleźć się gdzieś na autostrady z kraju, wylądować w cyrku blisko Urugwaju, lub w kolejce też mógłbyś górskiej tkwić. Mógłbyś panną młodą też dzięki mnie daleko stąd być. Nie chcę słów jak precz, lecz to jest chyba jasna rzecz. Nie chcę kumplować się z tobą już, więc rób co tylko chcesz, no cóż. Rozumiem, za duży stres, tak?